Witamy Państwa serdecznie na kanale Rolmako. Ja nazywam się Kamil Pawlak i będę dzisiaj prezentował Państwu kolejną bronę talerzową z naszej gamy. Będzie to urządzenie o nazwie modelowej U652 w specyfikacji Speedcutter. Zapraszam Państwa do obejrzenia naszej krótkiej prezentacji. Urządzenie, przy którym w tej chwili stoję, to wersja półzawieszana o szerokości roboczej 6 metrów. Waga tej maszyny to 7000 kg. Rekomendowana moc do współpracy z tym urządzeniem to mniej więcej 200 koni mechanicznych. Jak wspomniałem, wersja, przy której się znajdujemy, to Speedcutter. A co się kryje pod tym terminem? Otóż Speedcutter to nazwa, którą nadaliśmy urządzeniu wyposażonemu w talerz o falistej konstrukcji. Jest to talerz o średnicy 450 mm, który służy do ultrapłytkiej uprawy. Oznacza to, że możemy uzyskać pełne podcięcie ścierniska na głębokości roboczej nawet 2 cm. Talerz o takiej charakterystyce doskonale sprawdzi się na ściernisku po rzepaku lub przy likwidacji poplonów. Ten model brony talerzowej daje nam możliwość doposażenia w przednie opcjonalne narzędzie uprawowe w postaci włóki wyrównującej lub wału nożowego, który pozwoli na jeszcze dokładniejsze rozdrobnienie resztek pożniwnych. Dla tego modelu, podobnie jak dla innych modeli bron talerzowych z naszej gamy, zalecamy wybór wałów tandemowych. Takie wały zapewniają znacznie lepszą nośność dla maszyn półzawieszanych. Model U652 zarówno w wersji Speedcutter, jak i w wersji bazowej dostępny jest w szerokościach roboczych w zakresie od 3 do 6 metrów. Maszyny z ramą składaną hydraulicznie, czyli o szerokości 4, 4,5, 5 oraz 6 metrów, mogą występować zarówno jako maszyna zawieszana, jak i półzawieszana. Podobnie jak we wszystkich nowoczesnych bronach talerzowych, oś transportowa znajduje się centralnie, w linii wałów. Zapewnia to znacznie stabilniejszą pracę maszyny oraz łatwość manewrowania na uwrociach. Chcę Państwu serdecznie podziękować za kolejnych kilka minut poświęconych na zapoznanie się z prezentacją naszej maszyny uprawowej. Tak jak w każdym filmie, zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału YouTube i do oglądania kolejnych nagrań. Dziękuję Państwu bardzo.